No i podjechałem sobie, przejeżdżałem sobie tutaj drogą w Bolesławiu, no i zjechałem sobie do firmy Automat, wymiana opon, oponki, można widać hamulce to by też zrobić. No nie, nie robię. Nie robimy hamulców, opony, wymiana, jak to się mówi, można sobie kupić. No i co jest, rozmawiam tutaj z właścicielem tej firmy i zauważyłem to cudeńko, podejdźmy trochę bliżej. Myślałem, że słowa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej się sprawdzają, że każdy obywatel w Polsce będzie miał samolot i będzie tak sobie podróżował. Ale no, każdy to nie, ale już nie dużo brakuje. Nie dla psa kiełbasa, jak to mówią. No, dużo ludzi ma. Dużo ma, a ma pan licencję w ogóle na nie, to? Nie, nie ma. A co to jest za maszyna konkretnie? Jaka nazwa jest tego? Stol. Stol. Tak. Czyli stol, prędkość. Zenit 701. SPN sam. I skąd to tutaj trafiło? Jak? 701. Ja to robiłem. Od podstaw robiłem. Wow. Wszystko jest robione przeze mnie. Czyli tu mamy inżyniera, mechanika. No nie inżyniera, ale... No bo niektórzy tak mówią, ja to robiłem, ale to przy silniku, przy hamulcach i oponach. A tu wszystko od zera pan robił? I jak od długo? Zera. Wszystko jest robione oprócz śmigła. A skąd taki pomysł, kurde, żeby to... Dostałem, będzie ta cała dokumentacja to jest udostępniona w internecie, można sobie to... Oczywiście, ściągnąć. Zobaczymy. No i według dokumentacji robi się to, co trzeba i wszystko. Tyle. Czyli nie trzeba kupywać, tylko można samemu zrobić. No, kreatywność, jak jest, to się mówi. Do kupna też jest taki gotowiec, jest we Wrocławiu go robią, można sobie zamówić. W skrzyni przychodzi wszystko, samemu się montuje i jest to samo. Czyli na bazie jak to w Chinach, wychodzi paczka, montujemy i składamy. Ja go nie skończyłem do końca, bo tutaj w środku mi została tylko tapicerka. Tapicerka, takie no, ta wyściółka, tapicerka, po prostu takie o, drobnostki. Z tamtej strony się otworzy, bo za czasny. Bo tutaj nad Bukownem lata sobie myślałem, że to no tutaj... Kolega mój. No tutaj. Właśnie, ale też ma na podwórku samolot? Tak. No to widzę, że ja cię kręcę. No niech pan tu opowie co nieco tutaj, co tu mamy. Radyjko, łączność. Co tu można opowiadać? Tu jest paliwo pewnie, co tu jest? Bary, jakieś ciśnienie? Tak, tu jest taki przechyłomierz, jak się... Poziomica leci, tak zwana. Tak, taka poziomica. Tu jest ten... Żeby sztuczny horyzont. No właśnie. No i tam do silnika tam. Tam żeby, jest część silnikowa, tu jest nawigacyjna. Żeby go odpalić, tam trzeba ten pomarańczowy no, wcisnąć. No jeszcze tutaj jeszcze. No, jeszcze brakuje coś? Jakiejś zmiany, bo silnika nie ma. Mhm. Silnik jest niewłożony. A silnik jest gdzieś w szopie, czy tak, co? Tak, jest wszystko. Oglądniemy też? Nie, bo silnik mam u siebie. Aha. A ile koni? Jak to wygląda z tym silnikiem? 90 koni. 90 prędkość i to tam będzie 200 ponad? 170 może osiągnąć, jak przelotowa to jest tak 130-120. Ale piękny pomysł, naprawdę. Marzenie, cud chyba każdego Polaka. Przynajmniej, ale licencję pan zrobił? Nie, nie robiłem. Właśnie, bo to trzeba chyba mieć, trzeba, nie? Żeby coś takim latać. Jakby był na chodzie... To by się zrobiło. To by się zrobiło. Ja wiem. A chętnych jest, bo naciskali mnie tam znajomi, żeby się brać, żeby to uruchomić, bo chcą go oblatywać. Bo jest dużo chętnych takich na oblatanie. Jakby pan miał tu i jeszcze gdzieś tu, żeby to wystartowało, to kasę by pan, parę złotych by wpadło. A dla niego to nie potrzeba długiego startu. No właśnie. No wystarczy 200 metrów i jest w górze. I już w górze jest. No, a ten, i do lądowania tak samo. A ten znajomy to mieszka gdzie tutaj z tym samolotem? No bo na tu gdzie musi mieszkać, bo no, lata nad nami. Firma Ingremio. Ingremio. No w Ingremio, oni tam mają samoloty dwa swoje. O kurde, to aż dwie sztuki. No to patrzcie, kurde. Prezydent, jak to się mówi, ma szklaną kulę i przewidział, że każdy obywatel będzie miał na podwórku. I tu w samym Bukownie, no w Bukownie ten Ingremio jest? Nie, tu w Bolesławiu. W Bolesławiu. Tam dwa, tu jeden i fajnie, a z silniczkiem, czyli co tam jeszcze by trzeba było porobić, żeby to wsadzić? A silnik montować i po regulację poskładać tam. Czyli silnik jest sprawny tam, myślałem, że jeszcze coś tam, jakieś tam coś powymieniać, coś dołożyć. I z czego ten silnik jest? To jest oryginalny silnik Rotaxa. Rotaxa, no ja sobie wyczytam, zobaczę co to, jak to wygląda. Ale motolotnie pięknie. Na tym latają. A, no to tu i też, wszystkie ultralekkie no to też samoloty. Nad Bukownym lata jeden człowiek. No i wszystkie ultralekkie te samolociki to mają. A ile waży kliniki? Taki właśnie? 260 kg. 260 kg, no to kurde. Malutko, nie? No, malutko. No a z pana nie, to jakby to wyszło? A tak wychodzi jak samochód. Jak średni samochodzik.
No to kurwa. Godzina lotu, tam powiedzmy 8 litrów. No to, no to samochodem też jak na 100 km to też trzeba liczyć te 7, 6. No to nawet jakby 20 paliło, to się tak się... A, zbior... nie, nie, a zbiornik i jaka pojemność? Ile można lecieć w górze? 40 tak litrów jest. 40 litrów, no to liczmy z 500 km. No. By trzeba było, można byłoby zrobić. A śmigła skąd były zamawiane? Tutaj to jest firma zamawiane? Nie, śmigło to dostałem z Odrysku. Dostałem takie po resusie było. No bo śmigła to jakaś specjalna mieszanka, nie? Jak tam oglądałem trochę, to... To jest kompozytowe. Że no właśnie, że to złamać to nie jest tak hop-siup. Ale widzę, że łożysko idealnie pracuje. Idealnie, no bo on tu dość długo stoi. No, bo stoi, bo zrezygnowałem z tego. Nie wiem go uruchamiać, ale... No, ale jeszcze powinno, z pokolenia na pokolenie powinno przejść, tak? A, ja wiem. Ja czytałem licencję, żeby zrobić, teoria. To wychodziło, kurczę... Tylko nie wiem, czy to nie na helikopter, czy to jest różnica pewnie. No tak, tak, na helikopter prędkość, to jest całkiem inna bajka. 120 tysięcy praktyka i chyba 5 czy do 7 tysięcy teoria. No. To nie jest to taka... jest tańsze, na takie ultralekkie to jest dużo tańsze. A musiałbym a ja jego wyeksponuję tu, wyeksponuję go tam bliżej płotu. No tu jest plac podnoszenie, na podwyższeniu takim będzie żeby tam było stał. Widać go. No, reklama jest bardzo dobra. No. I u góry fajny baner no, firmy. Coś tam wykombinujemy, niech sobie stoi. Pięknie. Ja sobie tu sobie zdjęcia porobię, super, kurde maszyna jest. Że tu pan udostępnił, bo wiadomo, no nie każdy chce, żeby wchodzić na podwórko. Nie, mnie to nie przeszkadza. Tu chodzą dzieci, zdjęcia robią. Ja tu już byłem, ale kurde no. Tu już jest połowę rzeczy. O, widzę, chodzą. Sterowanie działa. To jest kwestia tylko... Jak, to są lotki, klapy? Klapy. Klapy. Klapy działają, no to dobrze. Woda się nie leje do środka, to już jest dobrze. I ta, jest tam... aluminiowe, tak, że tu woda mu nie przeszkadza w ogóle. Jak są samoloty drewniano-metalowe, czy same drewniane konstrukcji na drewnie oparte, no to już musi być hangarowane, już musi być zabezpieczone, odpowiednia pogoda, odpowiednie gwarunki. A gdzie tu się tankuje to? Na skrzydłach są zbiorniki, ale nie pomontowane. A, czyli w skrzydłach jest paliwo? Tak. Ja myślałem, że tu... W tyłku. A z tyłu jest tam cały mechanizm. Mechanizm ten do sterowania, tam jest pod spodem. Wszystko tam. Aha, tu są te linki do sterowania. Te linki, te orczyki, cięgna, popychacze, to wszystko tam jest wewnątrz i to wszystko jest musi być poregulowane, tylko połączone. I lata, no. No i widzę, to wszystko nitowane, pomalowane. No. Wszystko pan sam tu nitował. Tak, wszystko sam. Wszystko jest zrobione przeze mnie. No, prosta konstrukcja, jak to się tu jest na linki, idzie do drążków. Tak, i sterowanie jest jedną w drugą, czyli dwie linki idzie na ten, na ogon. Tam idą dwa, te znowu tu do tego. Dwa do... Też zablokowałem, bo wiatr. No nimi. Wiadomo, żeby nie odleciał, kurde. No. No przy wiatrach to może go tutaj rzucać. Tak, trochę. Dlatego przywiązany jest, dlatego, bo... Zakotwiczony jest był konkretnie. Problem taki, że jak zawiało, to kurczę myśleliśmy, że będzie po nim. No nie, no szkoda, bo naprawdę... To nie są tanie rzeczy, kurde, tak się mówi, ale ile to pracy. A ja materiał, sobie materiał. Tak, sobotami i niedzielami. No ja byłem w jednym miejscu, gdzie człowiek miał marzenie zbudować prądnicę wiatrową. Jest na moim kanale tam, gdzie zbudował wszystko z metalu, bo on był tam spawacz i w ogóle. I zbudował największy właśnie ten wiatrak z metalu. No i też nie dokończył, nie uruchomił tego. No ale może, bo to zezwolenia, jak tam do pewnej wysokości chyba można, nie? A on tak, może przekroczył, tam coś nie wyszło. Tam był problem z prądnicą. Bo jak konkretnie zawiało, no to żeby to też odebrać, nie? I przesłać. Tak. Naprawdę maszyna też konkretna. No, no i jak zwykle Polak, jak to się mówi. Tutaj tu jest, tutaj no i tu by było pas startowy, tak? Nie. Ale maszyna piękna. Gierce 63 AMG z 500 koni pewnie. To jest. A co za kanał pan tam ma? Ja taki turystyczny bardziej, ale jak widzę takie coś, to zawsze ten. No i co, tutaj dalsza rozmowa, co ustaliłem. No jest taka sprawa, żeby takie coś zarejestrować, żeby można było tym latać, to musi być z Urzędu Lotnictwa Cywilnego osoba, która nadzoruje cały projekt. Tak. Etap po etapie, tak. Czyli praktycznie
Tak jak budujemy dom, tak, kierownik tak, jest, tak, przychodzi i odbiera zasada. Robotę. No i co? Najważniejsze to jest to, poszycie w środku skrzydeł. Bo wszystko jest ważne. Wszystko. No, no pewnie tak. Każdy element, każdy nit, każdy otworek, to wszystko tam nie może być tak, że za luźne i będzie. Nie będzie. No właśnie, wszystko musi być na tip-top, żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i dla innych. Ale teraz, żeby to cokolwiek zrobić, no to już jest problem, bo wszystko jest nitowane. Tak, wszystko pozamykane, no i są problemy. No i właśnie, to by trzeba było, no, jak to mówią takie przysłowie, mądry Polak po szkodzie. Tak, ale... Ale jest wszystko do zrobienia, no tak, teraz żeśmy tu wykminili, że można jeszcze ewentualnie coś przeskanować i wszystko by się zobaczyło coś w środku, no ale przepisy przepisami, no i pewne rzeczy się nie przeskoczy. Tak. No i tak to wygląda. Piękna maszyna. Oby więcej takich projektów było tworzonych. No i aby można było zobaczyć to, jak to się mówi, w locie. A ja chciałem się sprawdzić, po prostu chciałem się sprawdzić, czy to jest możliwe do wykonania, czy nie. Niektórzy mają małe samolociki w pokoju, a tu proszę, takie coś na podwórku. No to więc każdy jak to mierzy swoje marzenia w miarę pojemności portfela, można by tak powiedzieć. Też bym coś takiego chciał. Ja to bardziej myślałem na podwórku, ale czołg. Dzisiejsze czasy pokazują, tylko to jest fajne w razie co odpalić i za granicę, nie? Jak to żeśmy rozmawiali? Tym Wiedeńczykiem. Właśnie, tam jest Anton, nie pamiętam numeru. 74, zaraz, tam jest napisane wszystko. Jest na górze tutaj, proszę. 7447. Tak, Anton, słynny samolot, który gdzie dwaj piloci po prostu porwali samolot i opuścili kraj. Tak to wygląda, dużo takich rzeczy. A samolot został zwrócony. Tak, no i tyle, no i tak to wygląda. Piękna maszyna też u góry. Podejdę troszkę bliżej. Każdemu podoba, bo to jak wiatr to się kręci. No i śmigła widzę, wszystko tu jest. Ładnie wygląda. Jak nie duży, to mały. I to jest tak pomalowany w barwach, takich jak oryginał. No i też ustaliłem, że tu jest lotnisko niedaleko tu Błędowa. I tam można sobie przyjechać, pooglądać jak samoloty śmigają i latają. No i odnośnie silnika, znalazłem tutaj na internecie kilka tych silników. 90 koni nie znalazłem, jest 100 koni i 80 koni. Oznaczenie 912 UL przez A przez F to 80-konny. Wysoce niezawodny i wydany silnik podstawowy dla producentów lekkich samolotów lotniczych. Czteroosobowy silnik tłokowy z czterema cylindrami chłodzonymi cieczą i powietrzem. Wymuszone smarowanie z suchą misą olejową z oddzielnym zbiornikiem oleju. Hydrauliczna regulacja luzu zaworowego. Najlżejszy silnik w ofercie silników lotniczych Rotax.